żeśmy wyszperali całą reklamówkę wody, koniaków i daliśmy tej policji. To był taki bakszysz. I spadł. Ja siedziałem za kierownicą, a on spadł tu przy oknie. Ja nagle coś tak mi poleciało, nie? Ja patrzę, a tu kolega z Burowa Hajki spadł na ziemię. Ja jednak pękałem. Oni jechali z pełną determinacją i szybkością na zderzenie czołowe. Wywiązywała się jakaś tam strzelanina i kule świstały po gałęziach drzew. Pomagały, co prawda, jakieś tam bakrzysze, łapówki i takie rzeczy. No różnie się kombinowało. I taki człowiek ma odbezpieczonego kałasznikowa, załadowanego 30 magazynkiem pełnym, 30 naboi i trzyma palec na spuście. Czyli jak mu się zachce kichnąć, to wyładuje w chwilkę cały magazynek we mnie. Zawsze to budziło jakieś zaciekawienie i pokazywanie, że my Polacy, że mamy samochód.